Strata kogoś bliskiego w wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę jest jednym z najgorszych doświadczeń, jakie mogą spotkać człowieka. Takiego scenariusza nie życzyłbym nawet swojemu najgorszemu wrogowi. Dlaczego więc ludzie zachowują się tak egoistycznie i nieodpowiedzialnie, wsiadając po pijaku za kierownicę? Ray, przyjaciel pewnego amerykańskiego prankstera Toma, wielokrotnie pił duże ilości alkoholu, po czym wsiadał za kółko. Tom wiedział, że aby przerwać nieodpowiedzialny styl życia swego przyjaciela, musi użyć najsilniejszych środków. Dlatego też wykonał chyba najlepszy prank, jaki kiedykolwiek powstał. Zaczęło się od zwyczajnego picia, do jakiego Ray przywykł i które zdarzało mu się niemal codziennie. Kiedy był już mocno wstawiony, wsiadł do swojego samochodu, w którym zasnął. Wtedy też Tom rozpoczął całego pranka, zabierając swojego przyjaciela do specjalnie stworzonego szpitalnego pokoju z łóżkiem wyglądającym jak prawdziwe szpitalne łóżko. Tom wynajął też aktorów, którzy mieli odgrywać rolę lekarza i pielęgniarki. Dodatkowo stworzył on też wiadomość w telewizji z informacjami wykraczającymi o 10 lat w przód, tak aby Ray po przebudzeniu jeszcze bardziej uwierzył w to, co mówi mu lekarz. Po przebudzeniu Ray został poinformowany o tym, iż był w śpiączce przez 10 lat, gdyż miał wypadek, który spowodował po pijaku. Jego córka była starsza o 10 lat, a on nawet nie miał pojęcia, gdzie znajduje się jego dziecko i co robi. Tom chciał, aby jego przyjaciel zrozumiał, że przez alkohol może stracić naprawdę bardzo wiele. Ray wyglądał na przestraszonego i nieco zagubionego, gdyż nie miał pojęcia, co się dzieje ani gdzie się znajduje. Niestety jednak, pomimo że prank był bardzo dobrym pomysłem, to Ray po odkryciu prawdy śmiał się, co oznaczać może, że nie za bardzo przejął się wszystkim i niekoniecznie będzie chciał zmienić swoje życie. Mam jednak nadzieję, że się mylę, a wy swoje zdanie możecie wyrazić w komentarzu na dole. Jeśli lubicie tego typu filmy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jak dobijemy ich 5000, to w ciągu 24 godzin na kanale pojawi się kolejny materiał z równie ciekawą historią. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału lub nie jesteś na bieżąco z moim fejsem lub insta, to wszystkie linki znajdziesz w opisie. Życzę ci miłego dnia, trzymaj się i cześć!